Wczoraj update gruby przyszedł na te wszystkie urządzenia jabłkowe, bo i na zegarki, na tablety, na telefony, na komputery, na wszystko. I dostałem informację, że mogę się przekonwertować do nowej wersji HomeKita. Przekonwertowałem się i taka informacja, nie ma się co bać, działa wszystko, to co przynajmniej u mnie było zainstalowane i wszystko wygląda, że działa jakoś tak bardziej żwawo, tak więc warto to zrobić i pojawiła się fajna aplikacja. Zaraz wam pokażę, jak to funkcjonuje. Jest i pies Cytryna, których pozdrawia wszystkich oglądających. Minus 13, to jest naprawdę zimno, żeby łapami chodzić po śniegu. W laboratorium kucharskim u mnie powstała nowa potrawa. Miękiszony, niedługo zaprezentuję. Szybka, smaczna, zdrowa. Pojawia się też taka fajna aplikacja na wszystkich urządzeniach, i na telefonach, i na tabletach, i na komputerach, gdzie możecie sobie robić różnego rodzaju notatki, wrzucać zdjęcia i tak dalej. I co najważniejsze, tak jak tu widzicie, mogę sobie pisać i na wszystkich komputerach, gdzie macie podłączonych na przykład różnych ludzi, możecie sobie w międzyczasie, jak jesteście z kimś połączeni, też odpalić wideo czat albo voice'owy czat, znaczy głosowy. I to, co tutaj zaczynacie pisać, to się pojawia u każdego. I to tak nawet działa w czasie rzeczywistym. No opóźnienie jest, można by powiedzieć, sekundowe. Tak więc jakby się chciało robić taką dużą tablicę z różnymi malunkami i się zbliżać i coś poprawiać i coś sobie rysować z ekipą, to jest jak najbardziej możliwe. No to wam pokazuję na Macu, ale tak naprawdę synchronizacja tej aplikacji jest przez chmurę. I co ciekawe, to naprawdę nieźle działa. No będę teraz pisał cyfry na tablecie, a zobaczycie, jak się pojawią szybko na Macu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No jest delikatne opóźnienie, ale opóźnienie, które jest do zaakceptowania. To jest to. I tak jak wam mówiłem na ostatnim live'ie, dlatego lubię te jabłkowe rzeczy, bo przychodzi coś takiego, co jest w miarę dopracowane, nagle na wszystkim działa. Tak jak, nie wiem, komuś coś byście chcieli pokazać, coś namalować, to jak najbardziej jest to możliwe. A oczywiście nie będę o funkcjonalności teraz mówił, bo są funkcjonalności, że można sobie, nie wiem, to wyciąć i gdzieś tam, kurnia, ja nawet jeszcze nie umiem. To teraz to powinno się dodać przesuwać. Wczoraj mi to jakoś wychodziło lepiej. Dobra, nie będę kaleczył, bo jeszcze aplikacja nowa i nie do końca do mnie znana, ale dla mnie znana, ale można tutaj robić dużo różnych edycyjnych, pisać kredkami, pisać takimi mazaczkami, oczywiście jest gumka. No i to wszystko dzieje się w czasie, można by powiedzieć, rzeczywistym. I wszyscy mogą oglądać na całym świecie, albo rysować razem, albo robić jakiś projekt razem. No polecam zobaczyć sobie ten freeform na stronie Apple'owej. Naprawdę fajna opcja. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o łopatowanie, to no to jedne z takich bardziej obfitych opadów śniegu. Tak oceniam to po górkach, jakie tu usypałem, bo to jest dla mnie takim wyznacznikiem i trochę tu dowaliło śniegu, te krzaczki obciążone. Mówiłem, że zamówiłem tą odśnieżarkę, ale na razie oczywiście pewnie przyjdzie w marcu. Zrobiłem to odpowiednio wcześniej, bo jeszcze zanim się zaczęły opady, to już złożyłem zamówienie. Tylko jak pamiętacie, to był weekend i liczyłem, że mi przyjdzie, bo specjalnie nawet wziąłem nieco droższą ofertę z racji tego, że liczyłem, żeby muszę odpiąć wtyczkę, a nie chcę mi się do samochodu wchodzić. Że liczyłem, że przyjdzie to nieco wcześniej, bo taki był deklarowany termin dostawy, ale to miało być dzisiaj, ewentualnie ma być jutro. No to zobaczymy, jak się to... No dzisiaj na pewno już nie przyjdzie, bo już wszystkie kuriery, co jeżdżą o tych godzinach tutaj w mojej okolicy, to już u mnie były. A niestety nie miały dla mnie przesyłki w postaci odśnieżarki. No, tak więc tak to u mnie wygląda. Szuflowanie jest. Łopatowanie, jak ta pani mówiła. I teraz tu już jest lodowy szlak. Fajnie zrobili tutaj te spryskiwacze w wycieraczkach. I wiecie, co się dzieje. Dużo mniej się zużywa tego płynu do spryskiwaczy. No, jeżdżą te pługi, ale tu oczywiście w tą naszą ulicę
to nie wjeżdża. Musimy sobie sami jako mieszkańcy porozjeżdżać, żebyśmy mieli jakiś dojazd. Taka ciekawostka jeszcze z tymi odśnieżarkami. Oczywiście jak się zrobiły grubsze opady śniegu, to większość zniknęła, a te co było, nawet w tej samej firmie co zamawiałem, jak ja zamawiałem, to było 100 na stanie. Jak zamówiłem, to zostało 99 na tym liczniku. I wyobraźcie sobie, nie wiem, czy mogę tego pana wyprzedzić, pewnie mogę. I wyobraźcie sobie, że jak już sprawdzałem następnego dnia rano, to już była zakończona sprzedaż i teraz się pojawiły jak gdyby te same odśnieżarki. Dlatego liczyłem, że to będzie szybka akcja, no bo jak ktoś wystawia 100, to znaczy, że je pewnie ma na magazynie. I są wystawione jeszcze 3 sztuki, ale już cena o 5 stówek poszła do góry. Tak więc, no tyle razy co obiecywałem, że będę eksperymentował. No to zobaczymy, czy będzie mi dane poeksperymentować, czy dostanę w marcu na roztopy. No ale już trzymam się tego, żeby ten temat ogarnąć. Najwyżej będzie na kolejny sezon, jak szczęśliwie dożyjemy wszyscy. Jestem kto tutaj ogarnia temat odśnieżania. Przypuszczam, że nie kurierzy, bo chyba by czasu nie starczyło na takie akcje. Jakieś tam znowu drobne zakupy online. Co bierzesz? Juicy Lucy? Steak? Steak. I co jeszcze? No zupa. I jeszcze coś, bo jeszcze są dodatki. Frytki zjem od ciebie, to sałatkę. A czego ode mnie? To ja mogę wziąć frytki. Ja też biorę frytki. Ja biorę klasycznie serową, burgera z frytkami i do tego sos barbecue. No, może już tam wiesz. Przyjmuję, bo jest na stażu. Arcy gorąca, ale arcy dobra. Ale warunki mają bardzo słabe. Co tam znalazłaś ciekawego? Boczuś? Patrzysz, czy żyje? No. Będzie okej. Wygląda na okej. Ja tu mam, widziałaś taki burger, ale on jest z tym. Z bekonem, że trochę na miękko zrobionym. Z sosikiem i to jest tak naprawdę grillowany ser. Plus zielenina. Ale całkiem spoko wchodzi. Dobry ten barbecue z sosu tumia. Lepsze z pylanko jest na pewno na burgerze. Niż na steku? Mhm. Bo steku jest mniejsze. Wspólnie i w porozumieniu żeśmy ustalili, że moja kompozycja jest znacznie lepsza. Jest fajniejsza. Tak, że ja taką rekomenduję. Paczka przyszła. Tada! Święta będą udane! Dostałaś mielonkę najdroższą. Wiem, że jesteś fanem mielonki, proszę. Mielonka. Cała puszka z mielonką. Karkówka wieprz, szynka wieprz, golonka wieprz, podgardle wieprz, skóra wieprz, bulion wieprz, majeranek, czosnek, żelatyna, cukier, pieprz czarny, sól. 327 kcal, czyli to jest 1000 kalorii taka jedna pucha. Jest info. Podzięki za miłe słowa o konserwach Edreda na twoim wyjeździe do Skandynawii. Przesyłam ci nasz premierowy przysmak. Mielonkę najdroższą. Pierwszą nas puszka do jedzenia na zimno. Wzięliśmy na warsztat klasyk, zrobiliśmy to po swojemu. Tylko najlepsze mięso i przyprawy. Zero sztucznych dodatków czy wypełniaczy. Pomyślałem, że ten mięsny przysmak z galaretką, o galaretkę to lubię, może przypaść do gustu. Dla twojej społeczności, proszę bardzo, z okazji premiery mielonki przekazuję kod rabatowy na 20%, szafa 20. Smacznego i wszystkiego dobrego. Edred, słuchajcie, Pawłowi dziękuję. Kod jak przyszedł, to tu jest małymi literami. Mówiłem, jak jest list i kod jest jakiś, to powinien być na pół strony. Ale wrzucę go może do opisu filmu, żeby nie zginęło. Mielonkę najdroższą wytestujemy. Edreda, żeśmy testowali w Skandynawii, faktycznie był dobry bardzo i pasowało, także zakładam, że mielonka też wyjdzie nieźle. No, po prostu przyszła, żeby nie było, nikt nie płacił za to, żebyś tutaj wam pokazać, bo ostatnio nie mam problemu powiedzieć, że ktoś dał hajt za, nie wiem, za światełka, a tutaj po prostu przyszło od Pawła z Edred. A, w ogóle taka informacja może dla edred.pl jeszcze, bo ostatnio Homilczur płakał, że już nie ma golonki
w piwie i w ogóle powinniście przygotować coś takiego, tylko od razu, tu już mówię, 10% dla mnie od sprzedaży. Przygotować zestaw puszek waszych, bo są smaczne i fajne, dla na przykład gości, którzy są na keto diecie, bo nie ma czegoś takiego, ja przynajmniej nie widziałem. I nawet takie puszki na keto dietę to mogłyby się sprzedawać w siłowniach, bo ludzie szukają czegoś takiego, co mogą sobie zapodać na szybko. Nie mają czasu, mają puszkę, nie każdy chce w dietę pudełkową wchodzić. Ciach otwiera puszkę i wie, że tam jest tego tłuszczu, tego wszystkiego tak zbilansowane, że się to w keto wpisuje. Tak więc to jest pomysł ode mnie na keto puszki i myślę, że to by chwyciło. Jakbyście z tego coś spróbowali zrobić, bo ja widzę, jak tamten wariat, jak jest na keto diecie, to nie je nic, co jest keto. Jeszcze taka mała puszka i do tego jeszcze torebeczka majonezu. Ed Red na przykład.